To było coś niesamowitego. Ja dosyć szybko musiałem się decydować, czy przyjeżdżam do tej Pragi, czy nie, ponieważ w ostatniej chwili wypadł aktor, który miał grać tę rolę. I zdecydowałem się w ciągu chwili, a w ciągu 2 dni miałem być w Pradze z nauczonym tekstem. Pierwsza scena to jest 8 stron tekstu, głównie gadam ja. I pierwsze moje spotkanie to usiadłem przy stole i czekałem, kiedy oni skończą zdjęcia, bodajże w poniedziałek, a we wtorek już miały być te zdjęcia z tą sceną. I oni przyszli nagle wszyscy po prostu, łącznie z tym Kilianem, z tymi niebieskimi oczami. Usiadli wokół stołu, powiedzieli cześć, cześć. No i pan reżyser powiedział, dobrze, to przeczytajmy sobie scenę, którą mielibyśmy robić jutro. No i oni wyjęli scenariusz i zaczęli czytać, a ja zacząłem mówić z pamięci, tak byłem spięty straszliwie. I pamiętam, że no bardzo byłem zdenerwowany, bardzo, bardzo. Ale przeczytaliśmy tę scenę, czy też powiedzieliśmy ją całą. I reżyser po prostu wstał, powiedział, okej, see you tomorrow. A pomiędzy zdjęciami miałem okazję chwilę z chłopakami porozmawiać i pójść na piwo. I to jest wtedy jakaś taka super kombinacja, kiedy ktoś, kogo lubisz jako aktora i masz możliwość z nim grania, okazuje się po robocie też fajnym kumplem, z którym można se pogadać. Tak samo jak w Polsce tutaj mam sporo takich kolegów czy koleżanek, z którymi po robocie można se pogadać, więc... To jest ekstra kombinacja.